jak przygotować aromatyczną małą czarną, w jaki sprzęt warto zainwestować, a także czy wybierać kawę w ziarnach, czy może taką zmieloną. Odpowiedzi na te pytania udzieli barista. Jakie są najlepsze gatunki kawy? Zasadniczo w handlu rozróżniamy dwa rodzaje, jest to arabika i robusta, odmian botanicznych jest więcej, ale dla klienta najczęściej te dwie kawy jakby mają znaczenie. Powinniśmy się raczej opierać w handlu, w sensie w zakupach, na kawach arabikowych, one są najbezpieczniejsze. Dodatek robusty wprowadza, nie zawsze ta robusta jest najlepszej jakości, szczególnie w jakichś blendach, wprowadza niechciane nuty, gumy, spalenizny i lepiej tych kaw unikać. Jeżeli się oprzemy na arabikach, możemy sobie wybierać ziarna z najróżniejszych, z całego pasa kawowego globu i możemy po prostu rozróżniać tak jakby różne smakowo arabiki single, tak zwane single origin. Możemy wkręcić się w temat smaków i zauważyć, czym się różnią smakowo kawy z Etiopii, z Kenii czy z Kostaryki, z Gwatemali. Każda z nich ma swoje określone nuty smakowe, określone walory, wyższą, niższą kwasowość i fajnie się z to pobawić. Podobnie jak w browarach rzemieślniczych zauważyliśmy tą nagłą różnorodność, tak samo w kawach ma to w tej chwili miejsce. Bo wybór jest ogromny, więc warto korzystać z tego. Tak, tak. A czy jest jakiś sposób, żebyśmy mogli stwierdzić, czy kawa jest dobrej jakości, czy nie? Na przykład, kiedy jesteśmy w kawiarni, chcemy wiedzieć, czy dostaliśmy kawę rzeczywiście taką, jaka powinna być. Jasne. Pierwsza rzecz, musimy zapytać baristy, czy wie, co sprzedaje. W sensie, czy wie, skąd są te ziarna, wie, kiedy zostały upalone. Jeżeli tej informacji barista nie posiada, nie ma tej informacji w lokalu, to być może mamy tu do czynienia z kawą przemysłową, czy też kawą tak naprawdę niewiadomego pochodzenia. Jeżeli wiemy, z jakiego ona regionu pochodzi, kiedy została wypalona, to już jest jakby pierwszy dobry start. Musimy zobaczyć, czy jest odpowiedni sprzęt w lokalu, czy bareści też używają metod alternatywnych. Przeważnie, jeżeli ktoś używa metod alternatywnych, to świadczy o tym, że ktoś zakupuje ziarno też klasy speciality. To już dłuższa informacja o tym, co to oznacza. Ale znaczy, że ktoś już tak jakby bardziej się tą kawą bawi, wie, o co chodzi. Natomiast jak rozróżnić, czy kawa jest dobra? Zasadniczo, jeżeli kawa jest dobra, to nam smakuje. Jeżeli zauważamy w niej nieciekawe nuty, jeżeli pojawiają się tam nuty palenia, że zostało użyte ziarno, które jest bardzo mocno palone, najczęściej tak się robi, aby ukryć wady kawy, wady ziarna. Jeżeli posiada pozytywne nuty, jeżeli należy się też przygotować w lokalach serwujących kawy wysokiej jakości na pewną dozę kwasowości w tej kawie. Czasem nam zwracana jest również uwaga, dlaczego to espresso posiada jakieś kwasowe nuty, bo tak wygląda kawa wysokiej jakości. W sensie to nie jest wysoka zawartość właśnie tych takich niechcianych nut kwasowych, tylko taka owocowa kwasowość delikatna. W alternatywach najczęściej można to, tak jak pokazywałem, w alternatywach czy w dripie, czy w aeropresie można wyczuć te takie ciekawe nutki smakowe, te cytrusy. A jakie warunki muszą być spełnione, żeby kawa była tak w 100% dobrze przygotowana? Przede wszystkim powinniśmy zadbać o stałość temperatury. Na przykład, jeżeli robimy tego dripa, jeżeli zrobimy dripa przelewowego do zimnej filiżanki, no to natychmiast obniżymy mocno temperaturę tego naparu. Jeżeli sobie podgrzejemy wcześniej tą filiżankę, zadbamy o to, żeby ta temperatura była stała, dłużej będziemy wyczuwać te fajne, pozytywne aromaty. Powinniśmy zadbać również o wodę, bo jakby nie było, woda jest głównym składnikiem kawy i jeżeli już zadbaliśmy o to ziarno wysokiej jakości, świeże, dobrze je zmieniliśmy, to teraz należy je potraktować dobrą wodą. Co oznacza dobrą wodę? Przede wszystkim powinna być to woda miękka. Jeżeli mamy możliwość założenia jakiegoś systemu, który nam zdejmie kamień, mówiąc kolokwialnie, zdejmie kamień z tej wody. Druga rzecz, powinniśmy zadbać o przefiltrowanie tej wody. Wystarczy zwykły filtr węglowy, który nam oczyści ją z jakichś tam niechcianych nut smakowych, które gdzieś tam z sieci wodociągowej pochodzą. W Tychach akurat mamy dosyć dobrą wodę, nie jest to jakiś duży problem, ale zawsze warto sobie dopilnować tego. Jeśli chcemy cieszyć się smakiem dobrze przygotowanej kawy, pamiętajmy o tym, że oprócz samego procesu parzenia bardzo ważna jest jakość ziaren i wody. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.